kilkadziesiąt osób wyruszyło dzisiaj rano na pielgrzymkę na Jasną Górę spod kolegiaty świętego Wojciecha i świętej Katarzyny w centrum miasta. Super jest i będzie super. Co takie pielgrzymki dają pani? Dużo, dużo. Dużo modlitwy, spokoju, wycisza się człowiek, po prostu jest szczęśliwy. Tradycyjnie, jak co roku, pielgrzymce przewodniczy ksiądz Stanisław Janicki. To jak się niektórzy pytali, jak to ksiądz robi, że idzie z taką radością. W imię Ojca i Boże prowadź, a reszty nic. Ksiądz ile ma za sobą już pielgrzymek? 37, to jak Pan Bóg pozwoli, będzie 38. W jakiej intencji dzisiaj? We wszystkich intencjach. Dziękczynna, przebłagalna, pokutna, co tylko. Nie tylko są modlitwy, ale i będziemy każdego dnia 100 kroków ofiarowywać w intencji tych, którzy nas o to prosili. Przed pielgrzymką jaworznianie wzięli udział w uroczystej mszy świętej, a następnie wyruszyli w trasę, kierując się w stronę Szczakowej. Trasa to nie, po prostu nie odczuwa się tej trasy. Idzie się po prostu tak swobodniej, po prostu nawet nie odczuwa, że to tyle kilometrów się przechodzi. Bardzo fajne jest. Dziękuję. Wśród uczestników jest wiele osób, które mają za sobą już nawet kilkadziesiąt pielgrzymek. Idą wszyscy, młodzi i starsi. Chciałam iść dwa razy. We wrześniu z młodzieżą chciałam, bo chodziłam kiedyś z młodzieżą. I też super. No a później przerzuciłam się na wrześniową i idę 22 raz. Możemy śpiewać, modlimy się i to jest bardzo duże przeżycie, polecam. Pielgrzymi będą mieli do pokonania dziennie dystanse około 20 km. Na Jasną Górę mają dotrzeć w sobotę.